Mamy daną funkcję g od x, równą x kwadrat razy logarytm naturalny z x. Naszym zadaniem jest teraz znaleźć ekstrema globalne tej funkcji, czyli minimum globalne i maksimum globalne. Jeszcze inaczej mówiąc, mamy znaleźć najmniejszą i największą wartość tej funkcji, jaką ona przyjmuje na całej swojej dziedzinie. No właśnie, no to trzeba zacząć od określenia tej dziedziny, jaka jest dziedzina tej funkcji, żeby wiedzieć, gdzie szukać tych punktów, w których podejrzewamy, że może być takie ekstremum. No to tutaj mamy logarytm, a wiemy, że logarytm jest określony tylko dla liczb dodatnich, czyli argument logarytmu x musi być dodatni i to jest jedyne ograniczenie na dziedzinę, dlatego że x kwadrat to już nie, nie wnosi żadnych nowych ograniczeń, dowolną liczbę można włączyć do kwadratu i pomnożyć przez jakąś inną liczbę, czyli to jest jedyne ograniczenie, że x musi być większe od 0, czyli naszą dziedziną jest zbiór liczb dodatnich. Ściśle dodatnich 0 wykluczamy. No dobrze, teraz żeby znaleźć te ekstrema globalne, to możemy zacząć od znalezienia ekstremów lokalnych. I być może spośród nich wybierzemy jakieś, które będzie globalne. No zobaczymy. Trzeba od czegoś zacząć. Zacznijmy od znalezienia ekstremów lokalnych. No to w tym celu musimy obliczyć pochodną funkcji. No to obliczmy pochodną i znajdziemy punkty krytyczne, czyli takie, w których pochodna się zeruje lub jest nieokreślona. Tutaj mamy pochodną iloczynu. Pochodna iloczynu, czyli musimy wziąć najpierw Pochodną pierwszego czynnika, czyli pochodna x kwadrat to jest 2x razy drugi czynnik, czyli logarytm naturalny z x. Dodać pierwszy czynnik, czyli x kwadrat razy pochodna logarytmu naturalnego, czyli 1 przez x. No i tutaj widzimy, że się skróci x, więc można ten wzór pochodnej troszkę uprościć, więc przepiszę go jeszcze raz w prostszej postaci. Po skróceniu tutaj na końcu będzie po prostu x. No i teraz widzimy, że ta pochodna. Jest określona również dla liczb dodatnich, dlatego że tutaj znowu występuje logarytm naturalny z x, czyli x musi być dodatni, ale poza tym nie ma żadnych ograniczeń na argument, na x. Czyli widzimy, że dziedzina pochodna jest dokładnie taka sama jak dziedzina funkcji, czyli ta funkcja jest różniczkowalna na całej swojej dziedzinie, więc nie ma. Wewnątrz dziedziny takich punktów, w których pochodna by nieokreślona. Czyli jedyny rodzaj punktów krytycznych, jakie tutaj ewentualnie mogą być, to są takie, kiedy pochodna jest równa 0. Więc znajdźmy takie punkty, gdzie pochodna się zeruje. To są punkty interesujące, w których mogą ewentualnie być ekstrema, w których pochodna może zmieniać znak. No to mamy do rozwiązania takie proste równanie: 2x logarytm naturalny z x -a, y, dodać x równa się 0. Mogę od obu stron odjąć x i wtedy mam takie równanie. I teraz wiemy, że dziedzina jest taka, że x są dodatnie, czyli w szczególności x jest różne od zera. Czyli ja mogę tutaj przez x podzielić bez obawy, że dzielę przez 0, że gubię jakieś rozwiązanie. Bo oczywiście x równe 0 jest rozwiązaniem tego równania, ale ono nie należy do dziedziny. No właśnie, czyli mogę przez X podzielić, właściwie to podzielę przez 2x i dostanę takie równanie, że logarytm naturalny z x to się równa minus 1 druga. No a co to jest logarytm naturalny z x? To jest taka potęga, do której muszę podnieść E, żeby dostać x. No właśnie, czyli żeby dostać x, to muszę podnieść E do potęgi minus 1 druga. Tak jest rozwiązanie tego równania. X jest równe e do minus 1 drugiej. Czyli inaczej mogę to zapisać, że to jest 1 przez pierwiastek z e. To z własności funkcji potęgowej wynika, jak wiemy, że tak to można zapisać, że to jest równoważne. No to teraz może narysuję tutaj sobie oś liczbową, żeby lepiej zwizualizować sobie nasze punkty krytyczne, które mamy w liczbie 1. Tak? Znaleźliśmy jeden punkt krytyczny. Zaznaczymy go teraz na osi liczbowej. Czyli tak, tutaj powiedzmy gdzieś będzie 0, tutaj gdzieś będzie minus 1, tutaj będzie 1, tutaj gdzieś będzie 2. No i nasz punkt krytyczny, 1 przez pierwiastek z e, to jest jakaś liczba na pewno mniejsza od jedynki. 1 przez pierwiastek z e. No dobrze. No to teraz widzimy, że ten punkt rozdziela nam dziedzinę tej funkcji, którą są liczby dodatnie, na dwa przedziały. Jeden przedział od 0 do, do tego punktu, Przedział od 0 do 1 przez pierwiastek z E. I drugi przedział, tutaj na prawo, właściwie cała półprosta, taki przedział nieograniczony z prawej strony. Półprosta od 1 przez pierwiastek z E do nieskończoności. No i teraz jedyny punkt, w którym pochodna się zeruje, w którym zmienia, ewentualnie może zmieniać znak, to jest ten punkt krytyczny, który znaleźliśmy. Więc wiemy, że z tego wynika, że w każdym z tych przedziałów, ona już nie zmienia znaków, ta pochodna. Pochodna nie zmienia znaku, czyli ma stały znak w każdym z tych przedziałów. No skoro ma na przykład w tym lewym przedziale stały znak, to żeby określić, jaki jest znak tej pochodnej, to wystarczy znaleźć wartość tej pochodnej w jakimś jednym wybranym punkcie. A no to obliczmy wartość pochodnej w jakimś wybranym punkcie, jakiby tutaj punkt wybrać, żeby się łatwo liczyło. No weźmy na przykład jeden przez E. To jest na pewno mniej niż 1 przez pierwiastek z e, dlatego że e to jest więcej niż pierwiastek z e, czyli odwrotności spełniają przeciwną relację: 1 przez e jest mniejsze, no to się łatwo obliczy, bo logarytm z 1 przez e łatwo będzie obliczyć. No to wstawiam do wzoru naszej pochodnej, czyli to będzie 2 razy 1 przez e, razy logaryt naturalny z 1 przez e, dodać 1 przez e, no ale właśnie logaryt naturalny z 1 przez e, do jakiej potęgi trzeba podnieść e, żeby dostać 1 przez e, to minus pierwszej, czyli to jest minus 1. Czyli to mamy 2 razy 1 przez e, razy minus 1 to jest minus 2 przez e, dodać 1 przez e to jest minus 1 przez e. Czyli ta liczba jest ujemna, czyli widzimy, że w tym przedziale pochodna jest ujemna, bo skoro je, ma stały znak w całym przedziale i w jakimś punkcie jest ujemna, to znaczy jest ujemna w całym przedziale. No dobrze, no to obliczmy teraz. Wartość pochodnej w jakimś, przedziale, w jakimś punkcie w tym drugim przedziale, na przykład w jedynce będzie łatwo obliczyć, dlatego że g' od jedynki to jest logarytm z jedynki to jest 0, czyli to jest 0 plus 1, czyli to jest po prostu 1, to jest liczba dodatnia. Czyli widzimy, że w tym drugim przedziale pochodna jest cały czas dodatnia. Czyli z tego wynika, że w tym przedziale na lewo od 1 przez pierwiastek z e funkcja cały czas maleje, bo pochodna jest ujemna. W tym przedziale na prawo funkcja cały czas rośnie, bo pochodna jest dodatnia, czyli tutaj mamy lokalne minimum. Ale skoro ta funkcja tutaj w tej lewej części dziny cały czas maleje, a potem w tej drugiej części dziny cały czas rośnie, to oznacza, że nie ma żadnego innego punktu, gdzie wartość funkcji jest mniejsza niż w tym minimum lokalnym. Czyli to minimum lokalne tutaj, które znaleźliśmy, jest również minimum globalnym, czyli x równe 1 przez pierwiastek z e to jest minimum minimum globalne. To wynika właśnie z tego, że przebieg tej funkcji jest właśnie taki, że ona najpierw cały czas maleje, osiąga minimum, a potem cały czas rośnie. Czyli znaleźliśmy minimum globalne tej funkcji. No ale widzimy, że to jest jedyne ekstremum, dlatego że ta funkcja później na prawo od tego punktu rośnie w sposób nieograniczony x kwadrat dąży do nieskończoności, jak x dąży do nieskończoności. Osiąga dowolnie duże wartości. Tak samo logarytm z x. Im większy x na prawo tutaj od tego punktu, no to tym większa jest ta wartość i rośnie w sposób nieograniczony. I iloczyn też jest nieograniczony. Ta funkcja dąży dla x dążącego do nieskończoności, do nieskończoności, czyli nie ma globalnego maksimum. Czyli możemy tutaj sobie napisać, że brak globalnego ta funkcja nie ma globalnego maksimum, po prostu nie przyjmuje największej wartości. Jest nieograniczona. No i teraz na zakończenie, żeby zobaczyć, że to rzeczywiście jest dobrze, to ja tutaj pokażę wykres tej funkcji, który wcześniej przygotowałem. No i zobaczymy, że rzeczywiście jest przebieg tak, jak, tak jak znaleźliśmy, że najpierw funkcja maleje, potem osiąga tutaj gdzieś minimum. No i wiemy, bo to analitycznie obliczyliśmy, że to minimum jest dla. Liczby dla argumentu 1 przez pierwiastek z e. Tutaj z wykresu trudno by było to odczytać, ale my z, naszych, z naszej analizy za pomocą rachunku różniczkowego przeprowadzonej wiemy, że to jest dokładnie ta wartość, znaleźliśmy ją dokładnie. No a na prawo od, tej, od tego punktu funkcja cały czas rośnie i ucieka nam do nieskończoności. Czyli rzeczywiście mamy globalne minimum, a nie mamy globalnego maksimum. Wszystko się zgadza.